poprzednim odcinku. Jakie rzeczy w Wejherowie się dzieją? Szkołę tam mają nie byle jaką. Tam dzieci mają się dobrze. Na widocznych zdjęciach pan Strzyżewski z grupą szewców. Jednocześnie oddano do użytku budynek ZPT i salę gimnastyczną. Dzień dobry. W dzisiejszym wydaniu specjalnym dziennika telewizyjnego powiemy o rozwoju specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego numer 1 w Wejherowie. Koniecznie muszę zadzwonić do ośrodka w Wejherowie i spytać, co było dalej. Powiatowy zespół kształcenia specjalnego w Wejherowie. Proszę wybrać numer wewnętrzny lub poczekać na zgłoszenie sekretariatu. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Wizjonerów. W poprzednim, jak burza, przez 11 pytań przeszła Małgorzata. Przypomnę, że nie wykorzystała przy tym ani jednego koła ratunkowego. Dziś pozna ostatnie pytanie. Jeśli odpowie na nie poprawnie, wygra 5 milionów złotych z budżetu powiatu wejherowskiego. Małgorzato, muszę ci powiedzieć jedno. To poprawna odpowiedź. Już dziś wiemy, że to nie koniec wizji rozwoju placówki. Ciąg dalszy nastąpi. Panie, to są takie trudne sprawy. Dostałem zaproszenie. Piękne, cudowne. Tylko żadnej mapy, jak ja tam mam się dostać. Panie, wysłali mi podobno jakąś pineskę. Nie wiem co, nie wiem gdzie, nie wiem jak. I nie wiem, no po prostu nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Co jest? Ej, cwaniaczku, dokąd idziesz? Witam pana, do powiatowego zespołu kształcenia specjalnego w Wejherowie, daleko to. To chyba pana szczęśliwy dzień, właśnie jadę tam do pracy. Siadaj pan, podwiozę. O, dziękuję. Janusz. Korczak. Koniec podróży, szanowny panie. To tutaj. O, faktycznie. Robi wrażenie. Idź pan zajrzyj do środka, dopiero szczęka opadnie. W takim razie idę. Dziękuję za podwózkę, szanowny panie. Czołem. Czołem. O, witam pana. Miło zobaczyć znajomą twarz. Wie pan, powiem szczerze, że bardzo dobrze pan prowadzi dziennik. O, dziękuję, staram się. Teraz, kiedy wprowadzili dziennik elektroniczny, jest dużo łatwiej. Nie wiedziałem, że dziennik telewizyjny zamienili na dziennik elektroniczny.
Romku, kolejne faktury do podpisu. Dobrze, dzięki. Zaraz sprawdzę. Stój! To miejsce jest za małe dla nas dwóch. Może pan powtórzyć? Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe zabraniają palenia na terenie naszej placówki. Okej, zrozumiałem. Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego. Proszę wybrać numer wewnętrzny bądź poczekać na zgłoszenie się sekretariatu. Gdzieś to już słyszałem. Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego. Po usłyszeniu sygnału proszę wybrać numer wewnętrzny bądź poczekać na zgłoszenie sekretariatu. Ten to ma gadane. I wreszcie Fajrant. Dzień dobry. Dzień dobry panią. Chciałem zobaczyć, co tutaj... Pielęgniarki, gabinet. Pięknie tutaj. Chyba będę musiał kawusie wypić. To mi się ciśnienie podwyższyło.
ale to mi się nie podoba. Że stówkę? No dlatego muszę iść kawkę wypić. Nie wiem, czy ja bym tak kawkę proponowała. O, dobrze tutaj mają. Zawsze ugoszczą. Jest kawusia. I spokój. Dobrze? Dobrze się pan czuje? A wie pan, troszeczkę mi się słabo zrobiło. Spokojnie, my się panem zajmiemy. No dobrze. Drodzy, pójdziemy zobaczyć, co tam się dzieje na siłowni. Słyszałem tam jakieś odgłosy. Oh my God, czy wy to widzicie? Oho, kto to tu? To chyba pan Piotr. I to ja. Tu nie ma miękkiej gry, drodzy państwo. Tu nie ma miękkiej gry. A tu jakieś sympatyczne dwie panie. A gdzie pani jadą? Przed siebie. Proszę panią, szybciej, szybciej, gazu. Oho, a tu... A ja, ale przepraszam, halo, halo. A dokąd pan tam się tak udaje? Na wybory. A, to by się zgadzało. O! O! Ola, oh my God! Dobra, do widzenia!